Siemanko, tutaj Matamet. Słuchajcie, dzisiaj taki króciutki filmik na temat planów na rok obecny, czyli 2021, oraz jeżeli mi się nie uda, to prawdopodobnie kolejny. Generalnie już od jakiegoś czasu zbieram się do przygotowania takiego materiału, że przygotowywałem się. No i w sumie w końcu mi się udało jakieś takie wstępne plany ustalić. To nie są plany ostateczne, pod tym względem, że one mogą się zmienić, ale na więcej dróg niż na mniej. Także w sumie jedyna zmiana może być tylko na plus. Od razu tutaj dopowiem, że wszelkie plany są na siatkę dróg. Celowo nie podaję tutaj miast, oprócz tych takich pewnych, o których pewnie będę wspominał. Ponieważ jeszcze też nie jestem do nich taki całkowicie tutaj, że tak powiem, przygotowany mentalnie. Więc jeżeli chodzi o miasta, to dowiecie się z biegiem czasu, jak będę tworzył te tereny, jakie będą konkretne. Natomiast tak jak mówię, dzisiaj podam jedynie tylko te, które będą jako takie główne filary, które na pewno się pojawią. Dodatkowo nie podam tutaj również dróg wojewódzkich oprócz kilku, bo też one mogą się jeszcze pojawić. I w sumie to będzie tyle. No. Także zaczynając od początku, właściwie od planów, które znacie już od jakiegoś czasu, czyli pociągnięcie DK32 od Stęszewa do Solechowa, raczej połączenie w końcu tych dwóch miast. Właściwie na ten temat wiecie w sumie tyle, ile wiecie, więc nie ma sensu się za bardzo rozwodzić. Takim miastem, pewnikiem, który się pojawi na tej drodze, będzie oczywiście Wolsztyn oraz słynna parowozownia. Wolsztyn będzie również takim łącznikiem drogami wojewódzkimi, do których możemy sobie przejść właściwie teraz, czyli droga wojewódzka 305, właściwie dwa etapy. No i na pewno na tej drodze pojawi się Nowy Tomyśl, który jest zaraz pod Borewickiem, pod Odwójką. Oraz droga krajowa 324 z pewnikiem miejscowością Górą, która będzie łączyła Szlichtyngową z Wąsoszem. Kolejnym etapem będzie długo oczekiwana przez wszystkich droga S11 i DK22, która połączy tereny jakby głównej mapy z Pomorzem. I tutaj jest generalnie duży problem, bo na S11 na pewno pojawią się oborniki, chodzież, no i piła, która będzie w sumie takim jakby skrzyżowaniem S11 z 22. Natomiast jeżeli chodzi o miejscowości na DK22, no to niestety muszę je uzgodnić, znaczy niestety, no niestety. Bardzo chętnie uzgodnię je z Pawulonem, ponieważ nie mam kompletnie pomysłu na to, jak połączyć właśnie część DK22 i co tam dodać. Myślę, że Pawulon najlepiej będzie wiedział, więc po prostu z nim to uzgodnię. No i w tym momencie, po połączeniu naszych sektorów, powiedzmy, magiczny teleport z Poznania do Malborka będzie usunięty. Natomiast na jego miejsce wpadnie teleport, czy też prom kolejowy, który połączy tereny już jakby głównej mapy z terenami Fansima. O ile do tego momentu Fansim coś tam zrobi więcej, bo w sumie póki co tam jest parę kilometrów, ale trzymam kciuki za ciebie, Fansim, i tak dalej. Wiem, że ci się uda. Także tak, jeżeli tam Fansim ogarnie jakąś większą część tych swoich terenów, dodaje tam jakieś firmy i tak dalej, no to póki co to będzie jedyna możliwość dostania się na jego tereny. Kolejnym etapem będzie pewnie duże zaskoczenie dla was, pociągnięcie drogi krajowej 12 oraz drogi krajowej 27 z Zielonej Góry. Obie te drogi będą się łączyć w Żarach. No i w sumie na ten temat tylko tyle mogę powiedzieć, że tak to będzie wyglądać. Tam z wstępnego researchu to są takie drogi głównie prowadzone przez jakieś lasy i tak dalej, więc prawdopodobnie możecie oczekiwać tam dużej ilości różnych tartaków i innych temu podobnych lokacji. Kolejnym etapem, już chyba czwartym albo piątym, będzie pociągnięcie kawałeczka drogi krajowej 32. I od Krosna Oczeńskiego, bo tam się właśnie będzie ona kończyła, pociągnięcie drogi krajowej 29, która koniec na ten moment będzie miała w Słubicach. Dodatkowo, no tutaj nie zaznaczyłem akurat na tym podglądzie mapki, no ale będzie oczywiście w planach również pociągnięcie A2 pod granicę od Torzymia. No i właściwie pociągnięcie od Torzymia do węzła z A2, czyli właściwie do końca drogi krajowej 92. Także tak się w sumie prezentują plany na dzień dzisiejszy.
Mogą się one oczywiście zmienić, aczkolwiek mówię, nic nie zostanie odjęte. Co najwyżej jedynie może tutaj siatka dróg się powiększyć, jeszcze bardziej rozbudować. No i w sumie to tyle. Dajcie znać, co o tym myślicie. I tyle, dobra. Dzięki, cześć. Do zobaczenia. I całuski w ogóle tam takie różne. Idę w coś pograć, także cześć. Halo.